No hej, witajcie wszyscy milusińscy. W ostatniej, choć technicznie przedostatniej misji całej kampanii Royal Flush. Ostatniej kanonicznie, gdybyśmy tak powiedzieli. Ale o tym wtrącę na samo zakończenie, jak już przejdziemy tą misję. A jest ona trochę upierdliwa, w zależności od poziomu trudności, jaki sobie ustawimy. I można ją przejść w dwójnasób, czyli jak zwykle ser, lub oficjalnie kombinatoryka i tak dalej. Jedną z kwestii, jaką możemy sobie tutaj poruszyć, to oczywiście będziemy chronić księcia, który jak się wbijemy do rozgłości radiowo-telewizyjnej, on wyda proklamację tego, że przeżył, że jest de facto legitnym następcą tronu i że jego siostra no, dopuściła się zamachu na króla i jego samego i jest to nielegitna, tak? Tak powiemy w takim slangu geopolitycznym. Zrobimy pivot na południowy Sakrani, tak? Anyway, idziemy spotkać się z księciem i przedyskutować nasz plan. No, jest bardzo prosty. Wbijamy się, mordujemy wszystko, a potem kitramy się na dachu, zostawiając naszych ludzi na dole i tym samym zdejmując wszystkich z dystansu. Tak jest. Wbijamy sobie na ciężaróweczkę. Ja ostatniej misji tak w ogóle, bo jeszcze w międzyczasie mamy tę możliwość zaopatrzenia się u dostawcy broni. Ale szczerze mówiąc to już pominąłem, bo to jest takie tam proste, dojeżdżały do dostawcy broni. Kupiłem już things. Ja sobie kupiłem RPG-a u niego i dwa pociski, bo technicznie na koniec tej misji przyjeżdżają samochodziki z deszkami. I w zależności od tego, jak nam będzie szło, to możemy je rozwalić z dystansu. Ale możemy w ogóle nie rozwalać, możemy w sensie wystrzelać załogę. A my jedziemy z tymi naszymi przyjaciółmi, gdzie oni nas podwożą na taką przełęcz. Tu się wyładowujemy, moi kochani. I na piechotkę będziemy szturmować rozgłośnie. Więc teraz czeka nas mały spacer. A jak dojdziemy na miejsce, no to zacznie się strzelanie. Ta misja jest o tyle wkurzająca, że będzie bardzo, bardzo dużo celów. Aż skończy nam się amunicja, wyobraźcie sobie, tak? Na szczęście trup będzie się ściął gęsto, a amunicja jest dosłownie w takim naszym rozumieniu kompatybilna, więc wystarczy, że sobie po prostu podniesiemy z podłogi, tak? Whatever. Ci goście są uzbrojeni w G36, choć szczerze mówiąc, to ja wolałem czwórkę. Co prawda w tej kampanii nie użyłem chyba granatnika poza wezwaniem flary, ale czasami się przydaje, jak na przykład koncentracja typów jest bardzo gęsta. Choć to trzeba trochę szereczkę przełączać, zmieniać tam parabole i tak dalej. W zależności od tego, jak blisko lub daleko są przeciwnicy, to ja czasami już wolę wystrzelać ich. Szczególnie jeżeli są tak pod ręką. No i ten pierwszy element ściągania obrońców jest bardzo prosty. Jeżeli zaatakujemy gości u wejścia, to oni jak te lemingi będą wybiegać, żeby sprawdzić, ej, co się stało? O Jezu, wszyscy martwi. No nie, być nie może. Jak jesteśmy ustawieni w linii, no to oczywiście nasi ziomkowie nam pomagają. My im przez lunetę spotujemy cele, podając im dosłownie, o tutaj taki człowiek biegnie i tak dalej. I oni się pojawiają, przeciwnicy na, tak powiem, radarze naszego AI. Przez co nasi chłopaki są w stanie ich zdybać z dystansu 200 metrów albo więcej.
bardzo, bardzo wygodne. No ale dobra, jak już typów posiekamy, prawda, to bierzemy dupkę w kroki i biegniemy do przodu. Si. Wyobraźcie sobie, że my w tej misji postaramy się skitrać tam na dachu, bo to różnie bywa. Czasami tam można się ładnie przydybać, tylko trzeba pamiętać, że żeby zrobić dobry użytek z osłony, który daje dach, bo on nam zapewnia taką osłonę niemalże do piersi. Centrum, znaczy przeciwnik najczęściej strzela nam w centrum naszej klaty, więc będzie strzelał w osłonę. Ale i tak najlepiej engage'ować przeciwników z dalekiego dystansu. 200-300 metrów i jesteśmy bezpieczni. Oni będą szarżować nas w dużej mierze po linii prostej, więc jeżeli my będziemy mieli dobry vantage point, jak to się mówi, czyli będziemy wysoko wystawieni, to my możemy wszystkich zdejmować, nie martwiąc się prawie zupełnie o nasze bezpieczeństwo. Tylko oczywiście im bliżej oni są, tym będzie niebezpieczniej, bo będą bardziej cenni. Tak jest. I skoro jest tutaj bezpiecznie i czysto, no to wzywamy księcia, żeby przyjechał, rozgościł się i zaczął całą ceremonię. A ja wam powiem, co i jak należy zrobić, żeby tą misyjkę w miarę szybko przejść. You accomplished the mission, Kurt. Thanks to you and your people, we have an opportunity to make a serious breakthrough. But now you must keep everyone outside. That's an order, sir. I should hang a sign on the door. Do not enter. Recording. But surely you'll remember that. When the prince starts his TV address, we must make sure he's not interrupted. Dobra, chłopaki. Więc tak. Pierwsza rzecz, idziemy sobie tutaj na krawędź. Stawiamy jednego. Building, 12 o'clock. Moving on. Tutaj możemy postawić drugiego typa. Trzeciego. Najlepiej byłoby ustawić tutaj. A my z kolei skitramy się na samej górze. Chodzi o to, że za murkami nie da się specjalnie kucnąć i strzelać, bo niestety, ale nasza lufa jest zbyt nisko i rypiemy w murek. Ale możemy nawet stać sobie spokojnie. Widzicie, jak zdejmujemy ich z 200 metrów, jesteśmy praktycznie bezpieczni. Chodzi edgy muzyka. Znaczy, że zaczyna wielkie szalanie. O nie. O la la. Panie, co my teraz zrobimy? No i tak, tylko tych gości, co tutaj wchodzą przez bramę, się troszeczkę obawiają, bo oni mogą nas zraszować dość szybko. Okej. Ci goście do nas strzelają, ale spoko, tak długo jak jesteśmy za tym murkiem, możemy tam przykucnąć od czasu do czasu. W zasadzie oni mają najbliżej do nas, tak, ci na tym wzgórzu, no i mają jakiś tam też vantage point, jak to się mówi, czyli wzniesienie, z którego mogą nas zaatakować. Mamy na nich zupełnie wywalone. Po to mamy naszych ludzi na dole. Nie tylko po to,
żeby byli na pozycjach, ale przede wszystkim, żeby ściągać na siebie uwagę. Może to jest mało eleganckie, ale taka jest prawda. Mamy tam żołnierzy, bo jeżeli oni będą na ziemi, a my na górze, to przeciwnik będzie się priorytetyzował na nich, widzi jako pierwszy w tym swoim stożku. Na nas ma wywalone, więc my możemy ich rozstrzeliwać z góry. Tu rzekomo powstała jakaś dziura w murze, ale rzadko kiedy przeciwnicy przez nią przechodzą. Więc po prostu... O, ale znosi, Jezus Maria. Jedyna rzecz, która tu jest problematyczna, to że może zabraknąć nam ammo. Amunicji. Bo się po prostu wystrzelamy z pestek. Super, nie? O! I tam biegacze są. Widzicie, to jest dokładnie to, o czym mówię. Jeżeli my jesteśmy ich w stanie, a biegną po prostej, my jesteśmy ich w stanie... O, tutaj są jeszcze jakieś chłopaki. Ale dobrze, nasz strzelec wypił ich. Oni biegną prawie po prostej w naszym kierunku. My jesteśmy ich w stanie wystrzelać z 200 metrów, zanim oni podejdą bliżej i staną się niełatwym. Więc, hello! To jest najbardziej optymalne rozwiązanie, moim zdaniem, bo na bliskich odległościach oni są faktycznie niebezpieczni, na dalekich prawie wcale. Przede wszystkim, jak my tutaj mamy celownik optyczny, tak? Ten ACOG, kolimator, czy co to tam jest? Nie, zaraz, nie jest kolimator, nie. Czy tam, a może? Ja tam się nie znam, panie. Dla mnie to jest najlepsze, to jest luneta albo iron sight, tak? Dzień dobry. O, tutaj mamy w ogóle jednego przyjaciela, którego przyjął z całą książę. On sobie tam gaduje. Strasznie znosi te kule. No tak jak mówiłem, balistyka balistyką. Chociaż że tu jest troszeczkę tak jakby mało przewidywalna. W armie 3 tam tą balistykę faktycznie czuć, nie wiem, jakoś tak bardziej. Chyba nawet w dwójce, tak? Mniej randomowa. Bo tutaj mam wrażenie, że dosłownie to troszeczkę działa tak, jakby... Jakbyśmy strzelali, pocisk leciał bardzo, bardzo, bardzo daleko prosto i nagle tak siup, spadał na ziemię. Tak prawie pionowo, prawda? Znaczy, to jest oczywiście wrażenie, ale trudno się tego odzwyczaić. Gdzie tutaj mamy jeszcze jakiś... O, tu są kolejni nisponie. 2 o'clock, man, at 200 meters. At 11 o'clock, man, at 200 meters. I've got him. I ściągnięci. Zostaje nam coraz mniej magazynków, co jest niebezpieczne. Prince's address will end soon. The enemy is making one last desperate attempt to interrupt it. We must push them back. O tak. Kolejna fala. 12 o'clock. Unknown man at 200 meters. 12 o'clock. Man at 200 meters. Fale, które będą coraz bardziej radykalnie liczne. Ale tak długo jak będziemy ich, tak jak mówiłem, engage'ować z dystansu, z przewagi dystansu. Powinniśmy sobie dać radę. 3 out of ammo. O, i to jest niedobre, bo trójce się skończyła amunicja. Dobra, dajmy mu rozkaz, żeby sobie podniósł broń po prostu. Niech tam G36 będzie się z tym dobrze sprawdzał, tak nie mam. O, to jest coś, czego właśnie nie lubię, widzicie? Zupełnie nie mam wyczucia, gdzie te pociski znosi. Czasami na lewo, czasami na prawo, ale to tak kilka w serii aż, tak?
To jest takie dziwne trochę. Is history. At 11 o, man, dzień dobry. No my się nadal tam kitrają. O, nie dobrze. O, tutaj z kolei znosi trochę w lewo. One, ammo low. Oh damn, incoming. At 11 o'clock, forward drive, 200 meters. Oh damn, incoming mobile units waiting. Heavy machine guns. Where the hell are our reinforcements? No, przyjeżdżałem już ciężkie pojazdy. One, out of ammo. Dzień dobry panu. I jesteśmy out of ammo. Fucking hell, dobra. To teraz ci pozostaje nam nic innego, jak zjeść na ziemię i zaczerpnąć trochę amunicji z trupów. Ale to musimy się tak spieszyć. Mi tutaj, jak to rozgrywałem, to naprawdę się udało... O, jakiś typ biegnie. I całe szczęście, że skitrałem się za murkiem. A mój... Okej. Okay. A tutaj towarzysz... z boku, który tam dalej stoi, ściągnął na siebie uwagę, dzięki czemu mogłem z tym pistoletem wreszcie coś zrobić. Pierwszy raz użyłem tego pistoletu w grze, w sensie w tej kampanii. I wow, no faktycznie się przydał. Tak, z jakiegoś powodu tego typa nie możemy się zaopatrzyć, co mnie bardzo martwi. A podejdźmy sobie do tego typa. Zabierzmy mu wszystkie magazynki, damn, jeśli to three, możliwe. Korzystając z faktu, że nasz towarzysz tutaj prawda, odwraca uwagę, to może nam się uda jeszcze, bo on sobie leży tutaj w szuwarach. Tak długo jak będzie odwracał tą uwagę, to bardzo dobrze. A my w ten czas może nam się uda jeszcze wbiec na drabinkę. Tak mówię, wszyscy na dole ściągają uwagę. Jeżeli my będziemy na tej... na dachu, to nie jesteśmy priorytetem i mamy piękny widok na wszystko dookoła. No, coś tam strzela. Trochę się odsunie. I tu jest jeden problem, który zauważyłem dopiero jak podchodziłem, że... no właśnie... ten skubaniec chce strzelać. 12 o'clock, enemy, man, at 100 meters. At 11 o'clock, dobry panu, do widzenia. Już pana ustrzelę ze zwykłego kapiszonka. Bo z tego RPGa chciał strzelać w pozycji... o, kucanej. Widzicie, oni się wszyscy pulują na tego typa, który tam sobie leży. I nas zupełnie ignorują, dzięki temu, że jesteśmy na górze i mamy jakiegoś przyjaciela na dole. Wykorzystajmy to bezwzględnie i dzięki temu kończymy misję. Ale tak, no właśnie kucając mógłbym się rąbnąć tym RPG-iem prosto w murek, przy którym stałem, więc lepiej nie. A my zobaczmy sobie w takim razie, moi mili, zakończenie tej całej epopei. Chociaż nie do końca, gdyż będziemy tutaj mieli ciekawy wybór. Albo będziemy mogli uhonorować deal z księciem i wywalać z Sahrani do domu. Albo złamać naszą umowę i zainteresować się losem i machlojami na sam koniec, które tutaj odchodzą. I właśnie to zrobimy. Ale więcej wam opowiem w kolejnym odcinku, kiedy będziemy rozgrywać faktyczną, ostatnią misję tej kampanii. I am grateful to the people of Sahrani for their support. Now when this self-appointed queen announces her resignation, I intend to assume the throne that is rightfully mine. My goal is to bring peace and stability, to create a liberal constitution, and to lead this great nation towards renewal and prosperity. Bravo! His Majesty is a talented public speaker. This is the most important talent for a king, the ability to inspire his people. I'd expect that the most important thing for a king would be to fulfill his promises to his people. But those are just details. Our prince knows very well that totalitarian regimes have economically disastrous results. He'll not allow any police state here.
We were just listening to a speech by His Highness, the Crown Prince Orlando, and now a summary of the news. Supporters of the self-appointed Queen Isabella, who barricaded themselves in the south wing of the royal palace, surrendered this afternoon after a minor skirmish. The Queen is henceforth missing. Military experts agree that she is currently still in hiding somewhere in Sahrani, although her personal guards have dispersed and no longer constitute a threat. All over the country, spontaneous demonstrations are erupting in support for the Crown Prince. And so it is. A happy ending laugh from Sahrani. The prince will return to the palace with everyone behind him. And what about you guys? I hope that you will stay on as our guests. In Sahrani, there is much better things to do than fight. Great beaches, great girls. We thank you for the invitation, sir. But unfortunately, we have our orders. His Majesty considers our work to be finished here, so we're taking our leave of the island. We fly out tomorrow at noon on a direct flight. In that case, I wish you a pleasant journey. It's too bad you'll not get to know Sahrani's good side. You've helped us out immensely here. The prince knows how to be grateful, but of course you already know that. You know, I am really curious about what kind of seat I will have. If it'll be a window or an aisle seat or the one next to dear Isabella. Yeah, you're right. She's guaranteed to get away. I bet she's searching for a hat and a pair of big shades right now. Maybe even a fake beard. Nice observation, guys. But it'd be better if you kept it to yourselves. There are negotiations underway. The prince just went off to a nearby, undisclosed location where he is meeting with the queen. Both are without military entourage. This was her condition. In exchange for compensation and free passage, Isabella is willing to give up all claims to the throne and leave the island. But sir, is the prince seriously going to let her get away with all that she's done? Yes. He will accept the deal in order to prevent a massacre. They both know the queen is in a no-win situation, but if she were to face a judge, the fight would continue until the bitter end. For the crime of regicide, she could expect nothing less than having her head chopped off. So, are we actually finished here? Are we free to go, sir? It seems that way. Great! Wait! Prince, I have been informed. You understand, I have my sources. Yeah? What have you been informed of? Some suspicious regroupment. That is to say, my informant saw a military convoy pointed sort of in the direction of where the king had that meeting. Are you trying to suggest that this is a trap? That the prince is in danger? Actually, it isn't absolutely certain. The informant of mine, naturally, isn't a soldier. She couldn't just walk up to them and start asking, "Where are you going, right?" I'm sure you understand. I spoke with the prince before he left for that summit. He explicitly told me that our coalition has ended. There is no desire for any further resistance. That very well could be true. The prince believes that everything is under control, but consequently, I wanted to warn him by a radio, but I couldn't get through. Someone is jamming the signal. Doesn't it seem odd to you? After all, maybe you could check it out. But unofficially, what do you say? Apparently unofficially. We know all about that. Yes, unofficially. It contradicts the orders that the prince gave you, and I'll admit that up front. Furthermore, I don't have the financial resources to ensure your services. Supposing you have at least something of a conscience, I believe that you'll simply not brush this off. You're right, Gonzalez. I don't like this one bit. The prince has already underestimated his sister several times. May I say something, sir? Let's hear it, Tom. As long as the prince and the queen settled on meeting without an entourage, we could very well jeopardize the prince's plans if we unexpectedly show up there. Isabella might see that as him breaking his word. She'd start shooting, and if worse comes to worst, we'd be blamed for that. My thoughts exactly, Tom. The prince isn't an idiot, after all. He didn't take us with him because we would look out of place. But surely he has his own soldiers who can be disguised as locals. Certainly he has his own plan, and we'd ruin it by mixing in with his own troops. Maybe we have it all wrong. The prince convinced everyone, including Mr. Gonzalez, that he is really stepping into a trap. But in fact, he's luring out his sister so he can bump her off.
and his hunch was right to leave us out of it. He knows that assassinations for hire are not exactly thrilling to us. A nasty scam, but I wouldn't mind that much if I got an opportunity to bump her off. That blonde deserves everything that's coming to her and more. Even if she vows 1,000 times to go off to Timbuktu, a smart man wouldn't trust the witch. Especially if she'd attempted to take him out 3 times. You think that you wouldn't mind? Have you gone crazy? This is tough business. Without a contract, we have no guarantee of anything. If we let our guard down now, they can stitch together God knows what. And what a great scandal that would be. Our best option now is to close our eyes and let the prince have free rein. They have to get even with each other, and if possible, without us in the way. Now, if we try to find the prince tonight, I don't think that anyone will shower us with praises. Still, it's my decision and my duty. Gonzalez, find out the details for us, and you guys prepare for the journey. We're going to save the prince.